Witam serdecznie. Witam, Piotrek. To po niego, że przyszedłem. Tak, dokładnie. Obejrzeć, znaczy się na razie. Może jeszcze nie kupować, ale przynajmniej obejrzeć sobie samochód. To jest pańskie auto, tak? Tak, tak, dokładnie. Ile lat już pan go ma? Od roku, no pierwszy samochód kupiłem. Taki. I rozumiem, że już się wyszalał, więc już można kupować coś innego. Wyszalał, tak? Się, dbałem. Ale to ile pozwalało, tak dbałem. Korozja drzwi i tak mało jak na Honda, ale dużo jak na zwykłe osobowe auto. A na ile pozwalało? W sensie, no, przez ten rok to było zrobione coś w aucie? Na dzień dobry oleje wymieniłem. Już teraz się kończył. Pan ma go od roku, oleje do zrobienia. Szkoda, że tego nie napisał w ogłoszeniu. No, więcej paliwa dolewałem, jeździł. O, ja to miło z pana strony, że pan w ogóle lał do niego paliwo. Pan jest z którym właścicielem auta? Drugim. A pamięta pan może, kto był pierwszym? Starszy dziadek jakiś. Starszy dziadek. No. Lubię takie coś. Ale dobrze, i on był pierwszy właścicielem w Polsce, czy ja? Ogólnie, pierwszy właściciel samochodu. Czyli to jest auto z polskiego salonu. Tak. Auto z polskiego salonu? Tak ważne rzeczy niepowiedziane w ogłoszeniu bardzo zaskakują. Myślę, że nawet nie ma świadomości, co tak naprawdę ma za auto. O kurczę, no to może ten przebieg naprawdę będzie realny, bo tu wnętrze bardzo ładnie wygląda. No, jak był jeden właściciel, to może tak być. No ja nim zrobiłem około 7 tysięcy. No to rzeczywiście wygląda bardzo kusząco. Mogę bagażnik otworzyć? Tak. No tak, zapomniałem, że to może być na cięgno jeszcze. Tak. Ale bagażnik widzę, że dosyć przestronny. Tak, butli z gazem nie ma. Koło zapasowe jest. No tak, że nie ma gazu, to akurat tak. Miłe z jego strony. I no. Bardzo dobrze. Brak klimy, to jest takie troszkę. No niestety. Trochę ciepło, zimno. Ogrzewanie szyby, radio high quality i w ogóle tak. MP3 czyta. Płyty też. Za ile on jest wystawiony tak w ogóle? 2700. 2700, nie? Tak. Dobrze pamiętam, no dobra. Chyba co to... Kurde, tu więcej nie mam do oglądania, więc możemy spokojnie już zakończyć jazdę. Jeździ, skręca, hamuje, to nie są pieniądze, o których możemy wiele dyskutować. To jedźmy po prostu na miejsce i tyle, dobra? Dobra, nie ma problemu. Sprzedający Honda, to wszystko wygląda wiarygodnie. Chcę kupić to auto. To tak szczerze powiedziawszy, za ile mogę go kupić? No, te 5 dyszek zajdę na paliwo. 5 dyszek na paliwo, to co? No. Okej. Okay. Sekundę, bo muszę się trochę wyrównać z oddechem, bo to po prostu nie przejdzie. Nie, ale poważnie, to szuka pan czegoś nowego, żeby od razu kupić? No jeszcze od razu to wątpię, ale coś trzeba odłożyć. To proponuję szukać czegoś, nie wiem. Za 2000 zł, bo tyle bym mógł tutaj dać. Oj, za mało. Do pierwszy samochód za bardzo się przywiązałem. 2000. To jest bardzo dobra oferta. Przecież coś stuka w zawieszeniu, trzeba zrobić oleje. Ale ja za przywiązanie się nie będę panu płacił. No pytanie jest, nie no, jaka kwota tu była sensowna rzeczywiście? 2600. 2600. No chciałem dać bliżej jednak 2,5. A 200 może na to no raczej nie. Nie, no dalej za nisko. No chyba co, no bo tak się dziubiemy po prostu przy samochodzie za takie pieniądze na tak małe kwoty. Ile realnie tak naprawdę trzeba za niego zapłacić? 2550. No. 2500? Dobra. Taka równa kwota. Dobra, niech będzie. No i fajnie, to tak. Chodź, rozliczmy się. Dobra.